Przed walką na pewno nie czuję stresu, jestem pewna siebie, mam bardzo dobrego trenera, trenuję ciężko, także myślę, że będzie fajna bitka. Czuję trochę ekscytację, ale jestem pewna siebie, ponieważ bardzo dużo trenuję. Absolutnie jej nie lekceważę, jednak myślę, że mam nad nią pewną przewagę. Myślę, że jestem przygotowana bardzo dobrze, także będzie to na pewno dobra walka. Presję troszeczkę czuję, ponieważ jest to mój pierwszy raz. Chciałabym się sprawdzić i zobaczyć po prostu, jak mi pójdzie. Jest to mój debiut, więc chciałabym się pokazać z jak najlepszej strony, tak więc lekka presja jest. Swoją pierwszą walką w Prime, jedyne czego mogłabym się bać, to przegranej, ale to się nie wydarzy, więc nie boję się niczego. Podczas pierwszej swojej walki nie boję się chyba niczego, ewentualnie tego, że moja przeciwniczka nie przyjdzie na walkę. Ja jedyne co wiem o Betty to, że występowała w jakimś programie na Netflixie i została mi przedstawiona jako była Jaxa, a ja mam swoją społeczność, która generuje duże wyświetlenia. Ty się szczycisz wyświetleniami z pomarańczowego YouTube'a? Że nada. Ja wolałabym w ogóle nie być popularna, niż zdobywać wyświetlenia w ten sposób. Słuchaj, ja przynajmniej monetyzuję swoje treści i zarabiam na tym pieniądze, a ty świecisz dupą za darmo. A i to mówi gwiazda pomarańczowego YouTube'a. Ja pierdolę, nie chcę mieć nawet tego komentować. Zobaczysz w oktagonie. Tutaj zobaczysz, kto ma prawdziwą przewagę. W oktagonie liczą się umiejętności, a nie cyferki. Trenuję mega ciężko, mega dużo. Nie znam drugiej osoby, która by tak dużo trenowała. No i cóż, sprawdzimy się w oktagonie, zobaczymy, która będzie lepsza. Od 15 lat nieprzerwanie trenuję taniec. Teraz doszły do tego treningi MMA. Jest to bardzo fajny sport i myślę, że zostanie ze mną na dłużej. Bez względu na to, jak dużo by nie trenowała, nie pomoże jej żaden trener, nawet najlepszy, ani żaden dietetyk. Wiem, na co mnie stać i jak marne szanse ma ta pseudogwiazdka, tak więc zobaczycie to już 13 stycznia. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście o Betty, gwarantuję wam, że tak szybko, jak ją poznaliście, tak szybko o niej zapomnicie. Zapomnicie? Lepiej nie mrugajcie.